Aleluja! Witajcie kochani, jestem Andrzej Grot i poznałem żywego Boga osobiście, poznałem Jezusa. I chcę wam powiedzieć, że moje życie składało się z bandytstwa, z ćpania, z brania narkotyków, wchodzenia do różnych czasami klubów, ewentualności to były domówki, ale to nie jest ważne. Ważne jest to, że ja przyjąłem Jezusa i Go poznałem. Że ja przyjąłem Jezusa. Ja stoję na Nim, ja siedzę, ja leżę na Jezusie, na prawdzie. Bo Jezus to prawda, droga i życie. Ja chcę wam powiedzieć z tego miejsca, że wy tutaj, ci ludzie, którzy tutaj są, ja poznałem Jezusa i my uzdrawiamy chorych, zniewolonych, uwalniamy. Jeżeli tylko chcesz, no to przyjdź, będziemy się o Ciebie modlić. Położymy swoje święte ręce, a Jezus zrobi robotę. Jezus zrobi robotę, bo On żyje. On żyje i jest. Ja wam gwarantuję to. Po prostu, że zostaniecie od razu uzdrowieni, tak jak ja zostałem uzdrowiony. Bo ja miałem padaczkę mieć do końca życia. Do końca życia miałem mieć padaczkę. I po prostu brałem psychotropy. Psychotropy brałem takie silne leki na kwasie. Brałem leki na kwasie. I po prostu przyszłem do... Zawołałem do Boga. Po prostu stojąc na krześle, powiesiłem celinę i chciałem się powiesić. I zawołałem do wielkiego Boga. I powiedziałem, Boże, jeżeli Ty jesteś, to wyciągnij mnie z tego bagna. I On to zrobił. On to zrobił. On mnie wyciągnął z tego bagna. Ja w 2 sekundy wytrzeźwiałem po bardzo mocnych narkotykach, amfetaminie tak zwanej. W 2 sekundy zostałem oczyszczony z tego narkotyku. Ja byłem w totalnym szoku. W totalnym szoku, co Bóg zrobił. Co wielki Bóg zrobił dla mnie. Ja byłem wtedy w szoku. Ja jeszcze nie znałem tych ludzi tutaj. Nie znałem ich. Ale poznałem wtedy Jezusa. I ta obecność Boża, ona wjechała do tego pokoju. To nieważne, gdzie to było. To nieważne, gdzie to się stało. To ważne, że ja poznałem Boga. Poznałem Jezusa. 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 Dziękuję wam bardzo. Amen.